Nowatorski w skali kraju i przełomowy program ochrony powietrza, ale rzecz nie w tym, by się ścigać, lecz by jak najszybciej i skutecznie poprawić to, czym oddychamy. Pewnie, że ważne są tu pieniądze, ale i dobry plan, jak je wydać z głową i korzyścią dla wszystkich. To spotkania konsultacyjne są tak szczególnie ważne w tym momencie, ponieważ my musimy zebrać od mieszkańców, zebrać opinie, wnioski, pomysły, ale przede wszystkim zaprezentować ten dokument tak, by on był powszechnie akceptowany, bo to jest jedyna nadzieja na to, że będzie realizowany. Nic nie zastąpi spotkań, rozmów, ba nawet byle konstruktywnych kłótni. Wymiana pieców, ocieplanie budynków, wymiana instalacji, wreszcie montaż odnawialnych źródeł energii w domach i firmach muszą odbywać się szybciej, dlatego tak ważne są dopłaty z programów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Z budżetu na dzień dzisiejszy mamy kwotę 5 tysięcy, to jest kwota zryczałtowana, nie analizujemy tego w zależności od dochodu, tak jak to jest w przypadku programu Czyste Powietrze. Tylko każdy otrzymuje 5 tysięcy złotych, natomiast jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, no to tutaj kwoty były zróżnicowane, rzędu wahały się średnio dla gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o instalację gazową, 12 tysięcy złotych, do ekogroszku gdzieś w granicach 8 tysięcy. Taki średni przedział podaje. Mamy tutaj przedstawicieli różnych środowisk. Mamy naukowców, którzy będą mówić o tych rozwiązaniach, które są możliwe z punktu widzenia naukowego. Mamy przedstawicieli gmin, na których spoczywa większość zadań, które nakłada program ochrony powietrza, ale mamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych. Oni na pewno przyjechali tutaj z propozycjami takich zmian, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza w możliwym najkrótszym czasie. Po pierwsze, kwestia ekonomiczna. W całym tym 300-stronicowym dokumencie, przez który z trudem przebrnąłem, analiza ekonomiczna sprowadza się do analizy ekonomicznej kosztów środowiskowych, natomiast niewiele mówi się tam na temat kosztów dla mieszkańców. Teraz dopiero w tym slajdzie kilka minut temu pojawiła się taka pozycja jak koszty dla mieszkańców 1 777 000 000 z kawałkiem, co daje w granicach 20 tysięcy złotych na gospodarstwo domowe. Jeszcze do 27 lipca każdy może i powinien zgłosić swoje uwagi. Nie masz czasu na spotkania? Nic prostszego. Formularz jest dostępny online pod adresem powietrze.małopolska.pl.